doktor Caligari, twój pan. Obudź się. Powoli zaczynają otwierać ci się oczy. Powoli, nie za szybko. Zaczynają zwalniać się gałki i widzisz przed sobą tłum. Dziki tłum, obcy tobie tłum. Widzisz przed sobą. Jesteś przerażony. Podejdź do nas, Cezarze. Powoli próbujesz stawiać pierwszy krok. Ciało jeszcze ci przeszkadza, nie daje ci swobodnie się ruszać. Podejdź do nas, Cezarze. Stawiasz drugi krok. Stawiasz jeszcze więcej, następny krok. Podejdź do nas, Cezarze. Ogarnia cię przerażenie przed obcym tobie tłumem. Obcy tłum wokoło. Orloku, twoje ręce. Co jest z twoimi rękami? One nie są twoje. To nie są... To są ręce mordercy, one nie mogą być twoje. Orloku, co jest z twoimi rękami? Orloku, co się stało? Jak to się mogło stać? One nie... To nie ty zabijasz, to one zabijają. Orloku, twoje diabelne ręce. Twoje diabelne ręce, Nosferatu. Twoje diabelne ręce. Jesteś pustką, która o każdym zachodzie słońca szuka w jednym z was ofiary. Jesteście jego ofiarami, o jest łowcą. O każdym zmroku przed zachodem słońca każdy z was, a za wam, a za nim maszyna, człowiek maszyna, jego wielkie osiągnięcie inżyniera, wielkie osiągnięcie konstruktora. Konstruktorze, to jest twoje osiągnięcie, budowałeś nową przyszłość. Dzięki niej będziemy mogli dalej więcej! Będziemy mogli budować wielkie miasta, miasta przyszłości! Dzięki tobie! Warto było stracić dłoń! Warto było! Ale konstruktorze! Ale... Czy jesteśmy gotowi na te rzeczy? Ale podinżynierze! Czy my jesteśmy na to gotowi? Ale podinżynierze! Ale powinniśmy zatrzymać! Powinniśmy to przerwać! Już wystarczy, wystarczająco, już wystarczająco daleko, to już dawno byliśmy już na miejscu, już dawno, to jest niepotrzebne, ale to nas zaczyna przerastać, przerasta nas to. Uspokajasz się, Cezarze. Jesteś snem, powoli znowu zasypiasz. Ogarnie cię mrok. Zasypiasz, Cezarze. Thank you.